Witam wszystkich serdecznie w następnym odcinku zagramy w Pokémon Fire Red i z tego co się dowiedziałem, co wyczytałem, wszystko robiłem dobrze. Niestety nie mam już Ripelli i musimy spaść na sam dół, znaleźć klucz do gym następnego i to też postaram się zrobić. Także Rhino, może ucieknij, jeżeli możesz, nie udało się uciec niestety. No to może Horn Attack. No też tak dosyć słabo. Zaraz zginie pewnie mi Rhino. Nie, dobra, ledwo co przeżył. Ale przynajmniej się zatruł. Nie. Kij mu w oko. Użyjemy sobie... Może Zippo potrenujemy trochę. Zawsze to coś. Aha, dobra, chyba sobie już potrenowałem. Co to było? Jezu, ja nie używam Berry, to nie wiem nawet jak to wygląda. Jak widać pozwala sobie przywracać zdrowie akurat Oran Berry. No, ja pierdzielę, skończcie mu to. A super, zabił mi na strzała. Ja pierdzielę, ten Raticate'y są przegrane jakieś. Za mocne są. No dobra. Oczywiście nie można uciec. Dobra, przyspieszę to. Bo to strasznie wkurzające będzie. Jest strasznie chyba niezbalansowany ten Hyperfang. Nie wiem, co oni sobie myśleli, jak go robili. Ale nic dobrego. Dobra, trzeba zmienić kolejność Pokemonów. Będzie Bulbi. Ona jest tak najsilniejsza, no ale... Okej. Okay. O nie, ja nie będę z tym walczył. Na szczęście udało się uciec. Kurde, nie tu. Okej, okay, tędy. No i musiał mnie zaatakować coś, no. No dobra, no to na górę. Tutaj wiem, że trzeba wcisnąć. No tak. I oczywiście Raticate, bo kto inny? Raticate, Koffingi, Weezingi. No właśnie, inne takie syfy tutaj są. I powinniśmy spaść, tak? I tutaj podobno gdzieś na dole jest klucz. Nie wiem gdzie, dlatego będę sprawdzał wszędzie, gdzie się da. Gdzieś tu powinien być klucz do gymu. Szczerze, strasznie nie pamiętam tej lokacji. Trzeba było niby znaleźć miejsce, gdzie można spaść na Sandurę. To jest jedyne miejsce, w którym można spaść. Przynajmniej jakie odkryłem. Także to musi być tutaj. Ale to na pewno nie jest tutaj, kurczę. Jak tak się przyjrzeć, to ja już tutaj byłem. Dobra, trzeba będzie kupić sobie repeli więcej następnym razem. Na takie eskapady. Tak. Z tobą już walczyłem. Nie miałeś dla mnie klucza? Nie no, jestem tutaj na tym etapie, gdzie jest drugi Mew, że tak powiem. Mew, Boże. Nie był Abra? Abra chyba. Albo Abra, albo Mew, ale raczej to jest Abra. No bo może i Mew? Skoro ciągle o Mew gadają i Mewtwo? O, Grimer się ma. Nawet nie wiedziałem, że jest szansa na spotkanie tutaj Grimera. Teraz już wiem. Do cholery!
To jest najgorsze, że to nawet nie wiadomo co omijać. Nie jest trawa, w którą wiesz, że jak wejdziesz, to wtedy masz szansę na Pokemona, tylko po prostu idziesz i nagle coś ci wyskakuje, co jest bardzo znerwujące i... No, zresztą sami widzicie. Kurde. Myślę, że było tutaj coś ciekawego do złapania, nie wiem, to wtedy może bym się zastanowił. A tak? Są jakieś schody. Nie wiem, tu jest jakiś cień. Może ten cień coś znaczy. Nic z tego, co widzę. Tutaj było HP Up, czy coś takiego. Czyli niezbyt przydatna rzecz. Znaczy, no, coś tam na pewno daje naszemu Pokemonowi, ale chodzi o to, że jest mało przydatna rzecz teraz. W tym momencie. No, tam wyraźnie było o spadku. Tędy spadałem, to raczej nic mi nie dało, może tędy. No dobra, tutaj spadłem, jest inne miejsce zupełnie, może trzeba w doniczkach. Nie, doniczki na pewno, nie? Chcę po prostu zrobić ten Pokemenszyn jak najszybciej i stąd wyjść. Tutaj nie. Może niżej. Okej, tu jeszcze nie byłem. Chyba, że to jest sam początek. A może i tu nie byłem? Nie wiem. Jeszcze skoro nie walczyłem z nimi, no to znaczy, że tutaj mnie nie było. Albo ich po prostu omijałem. Trawiasty kontra ognisty, trochę słaba proporcja. Ale użyjemy Hyper Beama. Myślę, że będzie w porządku. Okej. Okay. Bardzo w porządku. Teraz sam siebie zabiję, debil. Nie, nie zmieniam Pokemona. Chociaż mógłbym wziąć V, to ona wtedy by tam nastrzała z surfem zjęła. Użyj Sleep Powder. Tak dla jaj, żeby uśpić i po prostu bez problemu zabić sobie Ponitę. Albo mogę. Czemu nie? Użyjemy Razor Leaf. Okej, działa dobrze. Niezbyt efektywne, tylko to widocznie Krital tak wpadł. Ale jeszcze raz wezmę, jeszcze będzie dwa razy takie bez kryta i będzie ok. O, akurat kryt wpadł. Jest dobrze. O, 3-9 Bulbi. Miło. W sumie wiecie co? Ewoluuję sobie te Pokemony, które mam. Dlatego, że... Jak ruchów będę mógł się nauczyć z HM-ów, TM-ów i tak dalej. Także... Będę mógł sobie ewoluować teraz dla... No, żeby dla lepsze statystyki proste te Poki miały. Także z Pikachu robimy Raichu. I będzie wszystko w porządku. Takie mam wrażenie i taką mam nadzieję przynajmniej. Okej, mamy Raichu. Siemanko. I oczywiście Firestone, żeby użyć na Zippo. I zrobić z Growlite'a Arcanine'a. I... No, dawaj szybciej. I mamy Arcanine'a. Epic. No dobra.
Także jest na kozaku. Wciskamy sobie tutaj Mew czy tam Abrę. Wygląda jak Mew w sumie bardziej niż Abra. Full Restore. Syf. Teraz pójdziemy tutaj w górę. Oczywiście Growlite. Do widzenia. To wciśniemy dla zasady. Nie mam pojęcia, co to otwiera, co zamyka, ale... No, jestem już przyzwyczajony, że wciskam. Blizzard. Będzie dla Articuno. Serio. O, jest Secret Key. No i dobra. Jeszcze sprawdzimy, co jest na dole. Jakiś kolejny przedmiot. Solar Beam. No. I użyjemy Escape Rope'a, ponieważ nie będę się bawił tutaj. Okej. Okay. Idziemy do centrum Pokémon. Od razu weźmiemy sobie Articuno. Ponieważ teraz czeka nas walka z trudnym trenerem. No to przyspieszę. Okej. Okay. I idziemy do Pokémon... do... Pocket Computer. Nie wiem, do PC-ta, okej. Okay. I kogo chcę zostawić? Draktom jest niepotrzebny. Bulbiz na pewno zostaje, V na pewno zostaje. Jest jako trawa, Electric, ogień, woda. Jade w sumie nie chce. Na razie. A podejmę oczywiście Articuno. Chodź do mnie, Raziel. I nauczymy Flya, jeżeli nie ma tego ataku. Zaraz zobaczymy, jakie ataki posiada. Posiadasz Ice Beam, ok. Mist Bida, Agility Bida, czyli wszystko Bida. Nauczymy cię Blizzarda i Flya oczywiście. TM Case. Fly na pewno się nauczysz. Oczywiście. Zapomnij... Agility. Tak, i nauczy się Fly, oczywiście. I chcecie jeszcze nauczyć Blizzard. Świetny atak lodowy. Oczywiście. Zapomnij sobie... To jest dobre, Mist jest ok. Następny atak trafi. Dobra, Mist w sumie zapomnimy. To, że następny atak trafi, będzie przydatny przy tych Ice Beamach właśnie i Blizzardzie. Także no cóż, jest ok. Jeszcze teraz zmienimy tylko kolejność, on walczy pokemonami ognistymi, także... Sorry, Zippo, pójdziesz na start. A ciebie Raziel wrzucę tutaj. Na końcu oczywiście Bulbi, ze względu na to, że jest, no kurde, jest z trawy, tak? Ogień bardzo łatwo go spali. W sumie, po co ja do Martu idę? Nie, to w tym, w tej wieży, w takim supermarkecie całym, tam dopiero mają TM-y i HM-y. Okej. Wiem, że tutaj będą różne pytania. Jeżeli odpowiem, przejdę przez drzwi, jeżeli nie, muszę walczyć z trenerem. Aha, od razu muszę walczyć z trenerem. Ja pierdzielę. No dobra. No to walczymy. Znowu ogniste Pokémony. Okej, mój... Jezu, czemu on się go boi? Przecież jest pipidówek. Ma wyższy level, ale... No ale kurde. Jest słabszą twoją wersją, tak? Dręcz. Jeszcze nie trafił, Boże. I ugryź dziada. Przy okazji sobie tutaj potrenujecie Zippo. Vulpix. Też chciałem go mieć, oczywiście jest zamiast właśnie Arcanine'a chyba.
Znaczy w sumie zamiast Growlite, a Ninetales jest zamiast Arcanine'a w Leaf Greenie. No, coś tam. Ale na Arcanine'a nie narzekam, bardzo fajny Pokémon, ładny przynajmniej. I silny dosyć. No właśnie, Ninetales. To jest cudo, nie Pokémon. Kyuubi. O, Quick Attacki, mądrze. Wow, jak słabo zadają obrażenia. Dobra, zaryzykuję Ember. Czy to jest właśnie Pokémon ognisty? Takedowna nie próbuję, bo sam siebie zranię. Próbujemy bajtem. Kurczę, co tak wszystko słabo działa? Spróbujemy Ember znowu. Tak, błysk ognia deaktywuje atak Ember. O matko. O kurde, zaraz tapnie na dłużej. Pizga. A tak już poza. Poza grą. Okej, level 31. Bardzo dobrze. Drzwi otwarte. Teraz kolejne drzwi. Ja to trochę przyspieszę, no bo bez przesady. Zmienię Pokemona. Sky, spróbuj trochę popieścić. Quick Attack, żeby to szybko... No właśnie. Nie, nie zmieniaj Pokemona. Znowu Thunderbolt. Okej. Okay. Vulpix, nie, Thunderbolt. O ty mendo. Jestem confused. Double kick. Pół drużyny sobie zaraz poleweluje. Growlite słabiutki. Secret Power może? O, Secret Power bardzo ładnie zadziałał. Otwieraj. No kurde. Quiz Pokémon, okej. Okay. Dobra. Ewoluje trzy razy. Poliwag, Poliwir, tak. O oh fuck. Kurde. Poliwag, Poliwir. I chyba tyle. O jeden, zlamiłem. O, 41, o ty pało. Zmieniam Pokemona na V, wodnisty. I surf. Na razie. Znowu PokeQuiz. Tak dobrze pamiętałem z tym PokeQuizem, ale no zapomniałem, że to na tych maszynach. Dobra, dobra. Elektryczne ruchy są silne. Nie. To było akurat łatwe. Dobra, dobra, no. Mhm. Pokémon tego samego typu i poziomu nie są identyczne. No, nie są identyczne. Ile jeszcze tych drzwi jest? No, dobra, dobra. A nie wiem. Powiem, że tak. Źle. Nie wiem, nie znam systemów tak ten... Z liczby. Dawaj, V. Zasurfuj dziada. I zasurfuj. Dobra, zmieniamy kolejność, bo ten ognisty na początku to jest głupi pomysł. Dobra, niech pójdzie V na start. Najwyżej im skopię dupy i sobie podleweluję trochę. Cześć, dziadek. Blaine, gorący lider sali w Cinnabar.
Moje ogniste Pokémony są twarde i gotowe na gorący pojedynek, przyjmą każde wyzwanie. Lepiej zaopatrz się w Burn Hill. Mam full restore. Także spoko. Growlite, 4 Pokémon, mówisz. Myślę, że będzie na... Może jak się uda na strzała. Surf. Okej. Okay. Elegancko, co czuję, że na 38 gdzieś skończy się V. W sensie, że... No, nabiję taki poziom. Spróbujemy tego lodowego Aurora Beam. Nie wygląda tam zbyt cudownie, ale może akurat ciepnie ładnie. O Jezu, jakie słabiutkie. Czyli tutaj w sumie Articuno się tak za bardzo też nie spisze. Niedobrze w sumie. No ale surf naszej V dobrze działa. W sumie naszego V. Nie naszej. O, ja zawsze mi się te płeć mieli Pokémonów moich. Rapidash. Ciekawe, jakiego ma ostatniego Pokémona. Może Charizard? O fuck, nie znam tego ataku. Ale nie powinien być super mocny, no bo... No właśnie, na wodę działasz. Elegancko. I pozostaje mi ostatni Pokémon, pewnie gdzieś na 50 poziomie. Arcanine. No dobra. 47. No to nie jest jeszcze tak tragicznie. Chyba mnie zabije. Tak, pokonał mnie. Niestety. Ale myślę, że Articuno da radę. Jest na 50 poziomie Razer. Razer, tak. Boże, Raziel. Co ja mam? Użyj... Blizzarda. Mega cios to jest. Mam wciul duże obrażenia, ale na ogniste nie jestem pewien, czy dobrze zadziała. No, ciulato. A lód bardzo ładnie powinien rozpuścić ogień. No właśnie. Nawet 50 poziom, jeszcze poparzony. Nie wiem, jak ja to pokonam, no ale zobaczymy. Ice Beam. Znaczy, wygrać to wygram, dam radę, nie? Ale. Dobra, koniec naszego Raziela. Niestety. Co teraz do walki? Rhino, no ty jesteś takim w sumie... Ostatnia nadzieja. Spróbuj Secret Power. Ała. Napierdala ten Fire Blast. Może ty Pikachu Thunderboltem? W sumie Raichu już. Moja ty Sky. Dobra, jest szybsza na szczęście. Kiepniesz? Jeszcze raz by się przydało. Błagam, nie zabij. Zabij. Dara, mam full HP Bulbi. Może to coś da? Jeszcze nie przegrałem. I nie przegram, no za mało HP ma. Żeby to przegrać. Hyper Beam. O Jezu, Hyper Potion. Nie, jaki kutacz. Co za kutacz. Tak się nie robi. Jeszcze nie trafiłem, Jezu, jeszcze będzie przeładowywał teraz. Nie, dobra, na szczęście nie musiał, bo nie trafił, to nie przeładuje, okej. Okay. To jest dobre. Nie jest za dobre ten Hyper Beam. Czy jak on użyje tego swojego Fire Blasta, czy innego gówna, to mnie zabije na hita. Sleep Powder, dobra, spróbujemy to uśpić. Może no, w ten sposób to rozwalę. Okej, okay. Zasnął, jest dobrze. Hyper Beam. Jakie chamstwo! Jeszcze full heal'a, ubiję mi go, bo użyję tego gówna pewnie, tego fire coś tam. Jest, dobra, crit. Na szczęście, bo tak to by... W życiu mój Arcanine by nie dał rady pokonać tego. Zippo by nie dał rady. Dobra, całe szczęście. Vulcano Badge. I całkiem sporo gotówki. Vulcano Badge zwiększa specjalne statystyki twoich Pokémonów. Proszę, możesz wziąć i tą. TM37, czyli... Fireblast. O, no i dobra. Oczywiście, że użyję Fireblasta na Zippo. To tak napierdzielało.
Rhino się nawet może tego nauczyć, Boże. Tak, tak. Strange musisz umieć. Ember ci jest niepotrzebny, to jest syf. No i elegancko. I to by było na tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Fire Red. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku popłyniemy na pewną wyspę. I to w sumie tyle. Na razie.